Dzień dobry, witam Państwa w ten piękny, słoneczny dzień. Zachęcam do obejrzenia komunikatu ziemniaczanego, w którym omówię powschodową ochronę herbicydową w ziemniakach. Drodzy Państwo, w tym roku wiele osób sygnalizuje, że nie zdążyło wykonać przedwschodowego zabiegu odchwaszczania w ziemniakach. Z powodu niełatwych warunków wiosną wschody mocno się opóźniały. To trochę uśpiło naszą czujność, bo gdy tylko temperatury wzrosły, rośliny szybko wybiły ponad powierzchnię gleby. Co w takiej sytuacji zrobić? Bądź co zrobić, gdy pomimo przedwschodowego zabiegu pojawiają się chwasty? Możliwości niestety nie mamy wiele. Głównymi substancjami, które możemy wykorzystać po wschodach ziemniaków, są rinsulfuron i metrybuzyna. Pamiętamy oczywiście o wrażliwości niektórych odmian na metrybuzynę. W takiej sytuacji nie możemy jej stosować oczywiście. Informacje na ten temat znajdziemy w tabelach wrażliwości dostępnych w internecie albo kontaktując się z producentem danej odmiany. Jeśli natomiast odmiana pozwala na stosowanie tych środków, to rozwiązaniem jest mieszanina preparatów RIM bądź Plaza w dawce 40 do 50 g na hektar plus Mistral czy też Tuberon 0,3 kg na hektar. Można także wykonać dwa opryski dawkami dzielonymi, RIM bądź Plaza 20 do 25 g na hektar i dodatkowo Mistral czy też Tuberon 0,2-0,25 kg na hektar i po kilku dniach taki zabieg powtórzyć. Taki sposób na pewno mniej stresuje roślinę uprawną i pozwala wydłużyć efekt skuteczności. Proponowana mieszanina poza gatunkami dwuliściennymi ma działanie na chwasty także jednoliścienne, czyli na przykład na wszechobecną chwastnicę jednostronną. Działanie herbicydów może podnieść zastosowanie adiuwanta Flipper, który zmniejszy napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Jeśli na polu nie ma chwastów dwuliściennych, a jedynie pojawiają się jednoliścienne, to można sięgnąć po graminicyd, Select Super bądź Leopard Extra. Górny zakres dawek według etykiet stosujemy, gdy na polu pojawia się problem z perzem właściwym. Niestety na niektórych plantacjach już pojawiają się chrząszcze stonki ziemniaczanej. Wówczas możemy wykorzystać insektycyd, taki jak Carnadine 200 SL. Drodzy Państwo, w kolejnym komunikacie przedstawię propozycję pierwszych zabiegów fungicydowych w ziemniakach, także zachęcam do śledzenia. Do zobaczenia!